Minęła 18.30. Paulina Bilińska, witam i zapraszam na główne wydanie informacji. Politycy opozycji krytykują działalność szpitali tymczasowych. Jednocześnie zapowiedzieli na konwencji program uzdrowienia całej Polski. Z nagrań ujawnionych przez TVP Info wynika, że Roman Giertych aktywnie współpracował z Sokiem z Buraka, profilem propagującym mowę nienawiści w mediach społecznościowych. Dzień Sił Zbrojnych obchodzony przez juntę wojskową w Mianmie zebrał krwawe żniwo podczas tłumienia demonstracji. Podczas dzisiejszej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że trzecia fala pandemii przewyższy drugą i stanowi coraz większe zagrożenie dla infrastruktury szpitalnej. Szef resortu odniósł się także do pakietu propozycji przedstawionych przez polityków PO podczas konwencji pod nazwą Uzdrowimy Polskę. Łukasz Żmuda. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że sytuacja w poszczególnych regionach Polski dynamicznie się zmienia. Najpoważniejszą kwestią jest teraz dostępność łóżek. Pomimo, że mamy czy odnotowujemy ten sam poziom zachorowań, to niestety mamy do czynienia z większym stopniem hospitalizacji i dlatego tak bardzo intensywnie pracujemy razem z wojewodami nad tym, żeby powiększyć skalę dostępnych łóżek dla pacjentów covidowych. Przed południem Platforma Obywatelska zaprezentowała swoją receptę na uzdrowienie sytuacji w Polsce. Skrytykowała walkę rządu z pandemią. Szpitale tymczasowe w całej Polsce, rządowe szpitale tymczasowe, są symbolem i niemym świadkiem braku przygotowania do walki z pandemią. Tutaj zmiana frontu opozycji, która najpierw krytykowała sam pomysł tworzenia i wielkości nakładów i tu trzeba powiedzieć wyraźnie tak, nie oszczędzaliśmy na kwestii budowy szpitali tymczasowych, ponieważ priorytetem był czas i jak znowu teraźniejszość to weryfikuje, ten czas pokazuje, że to była słuszna decyzja. Według wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiła władze Warszawy nie radzą sobie z organizacją i zarządzaniem szpitalem południowym, dlatego powołano tam komisarza. Miasto stołeczne odpowiada, że to tylko decyzja polityczna mająca na celu odwrócenie uwagi od nieradzenia sobie centralnych organów państwa z pandemią. Na Mazowszu toczy się poważny bój pomiędzy miastem a wojewodą o szpital, którego budowa i wyposażenie pochłonęły niemal 400 milionów złotych. Opozycja zazwyczaj krytykuje wszystko, co jest autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu ma takie hobby. Jest to bardzo smutne hobby, dlatego że dotyczy w tym przypadku zdrowia i życie Polaków. Socjolog dr Krzysztof Karnkowski przypomina, że cynizm polityków Platformy daje o sobie znać bardzo często. Myślę, że licząc na taką krótką pamięć, a bardzo silne emocje elektoratu, można jednego dnia domagać się pewnej rzeczy, a drugiego dnia krytykować realizację tego postulatu. Rząd zapowiedział dzisiaj, że w najbliższych dniach otwarte zostaną kolejne szpitale tymczasowe. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Od wczoraj przybyło 31 757 zakażonych, zmarło 448 osób. Oto najnowszy raport pandemii koronawirusa w Polsce. Najwięcej nowych przypadków zakażeń wykryto w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Suma zakażonych w kraju wynosi 2 221 725, a zmarłych z powodu COVID-19 przekroczyła 51 tysięcy. W kraju wykonano już ponad 5 755 tysięcy szczepień. Pierwszą dawkę przyjęło ponad 3 785 tysięcy osób, obie dawki blisko 1 970 tysięcy. Nie od dziś wiadomo o związkach Romana Giertycha z liderami totalnej opozycji. Klientami tego znanego adwokata są politycy Platformy Obywatelskiej odpowiadający przed sądem za przestępstwa korupcyjne. Jednak ujawnione przez TVP Info nagrania wskazują na Romana Giertycha jako co najmniej animatora działalności Soku z Buraka, najbardziej hejterskiego z portali funkcjonujących w polskim internecie. Nie tylko politycy kojarzeni z Koalicją Obywatelską mieli wpływ na kształtowanie treści i przekaz hejterskiego portalu Sok z Buraka. Za politycznymi atakami, które ukazywały się ze znanej z tak zwanego języka nienawiści i publikowania nieprawdziwych informacji, stoi też Roman Giertych. To właśnie były prezes Ligi Polskich Rodzin jest odpowiedzialny m.in. za spontaniczną akcję spaceru Donalda Tuska z 2017 roku. Zapisy rozmów Romana Giertycha z Mariuszem Kozakiem Zagozdą pokazują wiele różnych rzeczy. Jedną z nich jest to, że ta relacja, te działania miały pozostać w ukryciu.
Czyli miało powstać takie wrażenie, że one są spontaniczne, jak na przykład słynny spacer Donalda Tuska do prokuratury. Dwie znane, bardziej może z przeszłości postaci, czyli Sebastiana Jarguta i Wojciecha Wierzyńskiego. Panowie z Ligi Polskich Rodzin pozostają w dobrych relacjach ze swoim byłym prezesem do dzisiaj. To właśnie oni byli łącznikowymi. Oni mieli zabezpieczać, żeby wszystko, co mogłoby potencjalnie wiązać się z jakąś odpowiedzialnością, pozostało w ukryciu. Wszystkie powyższe ugrupowania miały przeznaczyć łącznie ponad 500 000 za płatny hejt. Sok z Buraka to jedna z największych stron politycznych, która publikuje i propaguje treści polityczne. Wpisy, które się tam pojawiają, nie są zabawne ani ciekawe, ponieważ są to wpisy związane z tragedią, wielkim ciężarem hejtu i nienawiści. Sok bardzo często atakuje osoby publiczne fałszywymi informacjami. Samo istnienie Soku z Buraka jest taką doskonałą soczewką, w której widać taką sprzeczność, w jakiej tkwią tacy młodzi, wykształceni, postępowi i tak dalej, którzy usiłują występować w anturażu takich haseł o walce z mową nienawiści, o tolerancji, o miłości i tak dalej, i tak dalej. A w rzeczywistości są w jakiejś tam niemałej części przepełnieni takim jadem, jak mamy okazję obserwować na Soku z Buraka. I ten jad to jeszcze pół biedy, bo, że tak powiem, to jest jakiś element wolności słowa. Znacznie gorsze i znacznie bardziej godne potępienia są fake newsy, które się pojawiają i niestety zdobywają ogromne zasięgi na takich stronach jak Sok z Buraka. Czy swego czasu na przykład sugerowanie jakichś tam kłopotów obyczajowych prezydenta Dudy, czy absolutnie obrzydliwe rzecz, czyli publikacja rzekomej wypowiedzi Magdaleny Ogórek na temat, tam nie pamiętam, przyjemności z pedofilskiego seksu księży i tak dalej, czy nieprzyjemności, czy traumy. Jak się okazuje, środowiska oficjalnie walczące z hejtem, mową nienawiści i dyskryminacją w tym przypadku z powodu wyznawanych poglądów tak naprawdę zajmują się rozpowszechnianiem hejtu na skalę wręcz przemysłową. Pytanie, kto za to przeprosi? Marcel Hulewicz, Telewizja Republika. Ekstremalna droga krzyżowa to wyjątkowy sposób duchowego przeżywania męki wydarzeń związanych z męką Chrystusa. Uczestnicy pokonują nocne trasy o długości co najmniej 40 km. Idą sami lub w niewielkich grupach, zachowując ciszę. Każdy pogrąża się w refleksji i modlitwie, w których pomagają specjalnie przygotowane rozważania oraz stacje drogi krzyżowej ustawione na trasie. Przed wyruszaniem w trasę biorą udział we mszy świętej. Ekstremalne drogi krzyżowe odbywają się w wielu miejscach w Polsce i na świecie przed świętami wielkanocnymi. Podczas tegorocznej 13. edycji EDK w naszym kraju wyznaczonych zostało ponad 1000 tras, co stanowi rekordową liczbę. O to, czy warto w ten sposób przeżywać drogę krzyżową, zapytaliśmy uczestników wydarzenia. Każdy chociaż raz w życiu powinien przejść taką drogę krzyżową, po to, aby doświadczyć takiego, że tak powiem, takiej sytuacji, kiedy nie wszystko jest nam dane, nie wszystko przychodzi łatwo, a czasami właśnie przez trud i różne właśnie wyrzeczenia, różne jakieś tam swoje problemy, można po prostu przeżyć coś wspaniałego i dopiero wtedy się widzi niektóre sprawy. To jest takie przezwyciężenie samego siebie. To jest taki cel i chcemy się trochę poczuć tej drogi krzyżowej, której doświadczył Pan Jezus. Intencje niesiemy swoje, rodzin, tak? No i miejmy nadzieję, że Pan Jezus nam będzie towarzyszył. Żeby doświadczenie przeżyć jakieś takie duchowe, trochę milczenia, ciszy, samotności, Pana Boga spotkać, doświadczyć trochę. Myślę, że potrzebna forma w dzisiejszych czasach, szczególnie gdzie tak dużo jest szumu i informacji, taka forma wyciszenia, skupienia jest bardzo potrzebna, myślę. Na pewno można się tak połączyć z Panem Jezusem właśnie duchowo, się skupić na modlitwie przez tą całą trasę. Po prostu nie wyobrażam sobie Wielkiego Postu bez EDK. Dzisiaj nad ranem w wieku 77 lat zmarł Józef Schiller, elektryk z Wydziału W4 Stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Był uczestnikiem wydarzeń grudniowych w 1970 roku, a następnie jednym z liderów protestu stoczniowców, domagających się upamiętnienia ofiar masakry na Wybrzeżu. W 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego prezydent Andrzej Duda odznaczył Schillera Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był także odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Józef Schiller był bardzo dzielnym człowiekiem, walczącym o wolność
bezimiennym. Był też pierwszą ofiarą donosów tajnego pracownika o pseudonimie Bolek. Jest bardzo niedobrze w naszym kraju, że prawdziwi bohaterzy odchodzą w niepamięć, a zdrajcy są chołbieni. Sam byłem świadkiem w Warszawie, jak tłum kodziarzy, obywateli RP oraz politycy totalnej opozycji skandowali Lech Wałęsa, Lech Wałęsa. Dla nich zdrajca jest idolem. Odszedł człowiek, za którego ten zdrajca, agent bezpieki Wałęsa otrzymał pierwsze srebrniki. Cześć jego pamięci. No to zupełne przeciwieństwo, żeby już tak powiedzieć konkretnie, tego małego, chytrego oportunisty Lecha Wałęsy, który poszedł na służbę SB i na niego donosił. To właśnie tacy ludzie jak Henryk Jagielski, Henryk Lenarciak, jak właśnie Józef Schiller byli moralnymi i przywódcami tego środowiska, to oni odegrali pozytywną rolę jako w tym antykomunistycznym powstaniu w Gdańsku w 1970 roku. To oni później, w momencie znowu, gdy stocznia podjęła pracę, to oni organizowali strajki. Co najmniej 64 osoby zginęły z rąk sił bezpieczeństwa w Mianmie. Podczas piątkowych i sobotnich demonstracji wojsko otworzyło ogień do prodemokratycznych manifestantów w różnych częściach kraju. Wynika z najnowszych danych portalu Myanmar Now. Zabójstwa popełnione przez armię zostały potępione przez ambasady Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w Mianmie. Pomimo zablokowania internetu, zlikwidowania niezależnej prasy i aresztowania wielu działaczy opozycyjnych, w Mianmie nie ustają krwawo tłumione protesty. Dzisiaj, w uroczyście obchodzonym przez wojskową juntę Dniu Sił Zbrojnych, doszło do manifestacji, podczas których co najmniej 16 demonstrantów zostało zabitych. W trakcie kolejnych protestów, jakie trwają od piątku w wielu miastach Mianmy, doszło do starć demonstrantów z wojskiem. Manifestujący sprzeciwiają się ogłoszeniu przez wojsko zamiaru użycia przeciwko nim broni. Armia zapowiedziała, że demonstranci mogą być postrzeleni w głowę lub w plecy w trakcie protestów. Od wczoraj zginęło kolejnych kilkadziesiąt osób. Dzień Sił Zbrojnych w Mianmie nie jest dniem, w którym świętujemy. Przypomina bardziej dzień, w którym zabijani są ludzie. Przywódca junty wojskowej zapowiedział, że w Mianmie odbędą się wybory. Zwrócił uwagę na konieczność zaangażowania się w kwestie stosunków międzynarodowych, podkreślając znaczenie relacji z Rosją. Gwałtowne akty przemocy, które wpływają na stabilność i bezpieczeństwo, są niewłaściwe. Towarzysze, w budowaniu pokoju w kraju niezbędna jest trwała współpraca oraz rozwój stosunków międzynarodowych. Dlatego doceniamy przedstawicieli rosyjskiego wojska, którzy byli dziś obecni. Rosyjski rząd i wszyscy urzędnicy rosyjskiego wojska są naszymi prawdziwymi przyjaciółmi. Wojsko przejęło władzę w Mianmie podczas zamachu stanu 1 lutego. W konsekwencji zatrzymano liderkę partii rządzącej i laureatkę pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi oraz innych członków tej partii pod zarzutem korupcji. Od początku puczu w kraju zginęło prawie 400 osób. Reżim Aleksandra Łukaszenki, mający ogromne problemy z legitymacją własnych rządów, szuka tematu zastępczego. Ma nim być agresja wobec Polski. Poruszyliśmy wszelkie możliwe narzędzia dyplomatyczne w sprawie aresztowań naszych rodaków, poinformował na antenie Radia Maryja Jan Dziedziczak, pełnomocnik do spraw Polonii. Tymczasem, jak twierdzą niezależne media na Białorusi, w różnych częściach Mińska doszło dziś do zatrzymań. Od sobotniego poranka napływają informacje o koncentracji dużej liczby funkcjonariuszy sił porządkowych w związku z zapowiadanymi przez opozycję manifestacjami z okazji Dnia Wolności. I na koniec, na godzinę 20.30 zapraszamy na kolejne wydanie programu Republika Pyta. Dzień dobry, kłaniam się. Republika Pyta, Mikołaj Janusz. Jesteśmy dzisiaj na Marszu Wolności. To jest marsz sprzeciwu wobec ograniczenia, wobec obowiązkowi noszenia maseczek, wobec zamykania knajp chyba. Jaki jest główny cel tej demonstracji dzisiejszej? Główny cel jest taki, że żeby zdjąć te maski, bo maski też w sumie nic nie pomagają. Wzdychamy to samo, co wydychamy. Tak wyglądał ten dzień. Czas na sport i spotkanie z Rafałem Kacprzakiem, a następnie Klaudia Szustak i najnowsza prognoza pogody. Przypominamy również, że dzisiejszej nocy zmieniamy czas na letni. Życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia jutro.